Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Minister Zalewską, to ja nawet rozumiem, że chce się ewakuować do Brukseli, ale Pan? No po prostu nie wierzę. Ale z ewakuacją to nie jest takie proste, bo trzeba być wybrany przez wyborców. A czyli jednak, pan tę ewakuację potwierdza. Czyli to jest długa droga, ale faktycznie jestem na liście Prawa i Sprawiedliwości jako kandydat do Europarlamentu i to jest duże wyzwanie przede mną. Będę próbował zdobyć ten mandat, ale też no, zbierał głosy na całą listę Prawa i Sprawiedliwości, bo ważne jest, żebyśmy prowadzili jak największą liczbę naszych przedstawicieli. Czy pan potwierdził właśnie, że ta ewakuacja jest faktem, ma miejsce? Ewakuacja z rządu? Nie, to nie jest ewakuacja z rządu. Rządu chce zostać europosłami? Nie, no gdzie połowa? Tam jest kilku posłów, kilku ministrów, także... No, wiceministrów to tak, z 20 parę osób by się zebrało, tak, panie ministrze. Że to jest ewakuacja. A tutaj tak mówię, no o wszystkim decydują wyborcy, bo to oni podejmują ostateczne decyzje. No tak, ale partia decyduje o tym, kto jest na listach. Dlatego te listy muszą być mocne i te listy są mocne, między innymi przez mocnie takimi osobami, które pracują w rządzie. No, jeśli właśnie wszyscy ministrowie dostaliby się do Europarlamentu, to panie ministrze, no, ta rekonstrukcja rządu to byłaby warta chyba telewizyjnego show. No, nie ma ludzi, jak to się mówi, niezastąpionych i zapewne znaleźliby się godne osoby, które by nas zastąpiły. Także tutaj nie mam żadnych obaw w tym zakresie. Czy pański osobisty stosunek do tych wyborów to jest takie klasyczne? Nie chcę, ale muszę. Generalnie taki najważniejszy dla mnie, jakim jest celem, to są te sprawy, które się zajmuję na co dzień też w ministerstwie, bo przecież i prowadzę sprawy związane choćby ze swobodą przepływu pracowników, czy słynną już dyrektywę o delegowanych pracownikach, gdzie widzę, jakie są niekorzystne rozwiązania przygotowane przez Parlament Europejski, no i cała polityka w obszarze polityki uprawnień, polityki rodzinnej. No, teraz kwestia na przykład ostatnia równość w zatrudnianiu i w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. No te rozwiązania, które idą do nas, z którymi się zmierzamy, no nie są korzystne dla naszego kraju. Stąd ta też moja decyzja o kandydowaniu, żeby te sprawy tam nagłaśniać, walczyć o nasze interesy, bo taki jest cel tych wyborów. 10. miejsce na liście. Decyzja właściwie bardzo późno ogłoszona, bo wcześniej kandydatem waszym z Bielska miał być poseł Puda, o ile pamiętam. Będzie pan pracował na dobry wynik przede wszystkim kolegów z góry listy. To przystoi takiemu doświadczonemu politykowi jak pan? Zawsze jest tak, że jesteśmy jako jedna drużyna i wszyscy zbieramy na listę, czy dla całej formacji w całym kraju, bo tak mandaty są dzielone. No i oczywiście tutaj nie ma jakiegoś problemu, czy ktoś jest na pierwszym, czy na 10. miejscu, bo wszyscy walczymy. Nie ma żadnego problemu, dlatego się wszyscy kłócą o te miejsca na liście. Nie było żadnej kłótni w naszym przypadku. Były decyzje, które zapadały już później w ostatecznym kształcie w Warszawie, na Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj jak mówię, podejmuję się takiej walki i będę walczył jak najlepszy wynik. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Piekary.